Można? Witam wszystkich Państwa w nocy eksperckiej z Wyspy Man. Wyspa Man. Środek października. Partia grana 18 października, czyli nie tak dawno. W rundzie 8. Białymi Kareya King. Najbardziej ceniony przez Włodzimierza Putina, rosyjski szachista, czarnymi Aleksy Drejew. Drejew, którego drugą partię już mam okazję podziwiać. E4 Kariakin, C5 Drejew. To się nazywa obrona sycylijska. Znowu wariant, chyba Paulsena chce grać. O, i to jest wariant Paulsena. Niektórzy teoretycy, znaczy przepraszam, nie teoretycy, niektórzy, co się zdali z angielskiego licencji, poczytali parę książek, wprowadzają wariant Kana i wariant Tajmanowa. O ile wariant Tajmanowa można dołożyć, bo tu wtedy, o, ten skoczek idzie na E7 i po wymianie na D4. Co ja pokażę? Co to jest? I po skoczek bije D4, hetman D4, ten skoczek napada na hetmana, zamienia się miejscami. To takie warianty są. Ale to wymyślił Wilfried Paulsen. Zupełnie nieznany szachista, znany z tego, że był bratem Ludwika Paulsena, ta znanego szachisty. Ot taki współczesny, XIX-wieczny Brytan z Celi, jak to mówią. Skoczek C6. Taki wariant, w którym czarny nie mają problemu. E5. Skoczek D5 w zasadzie. Ta pozycja jest z wariantu B33. Taki odnośnik powstaje, że białe unikają wariantu. To wielka teoria kiedyś była. Kiedy grywałem wariant B33, a grywałem. Kiedy grywałem wariant B33, a grywałem, to ten takim, to przechodziłem przez E6. I tu F4, hetman B6, C4. Tak to się grywało właśnie. Goniec B4, ja to grywałem czarnymi. Król E2. Prawda? Jaka niespodziewajka. Darek Klimaszewski mnie zachęcił. Darku, pozdrawiam cię. Świetny szachiście z Białegostoku, który grywasz jeszcze tutaj w juniorach w tej chwili. Mój rówieśnik. F5. Gramy na bicia w przelocie. Zresztą niektórzy nazywają, że to jest czteroskoczkowy Sycyl. Goniec E3, hetman D8. Poza tym białym królem, który stoi nieszczęśliwie, to figury czarnych stoją jeszcze bardziej nieszczęśliwie. Szach. I tu niektórzy wykrzyknikiem oddanie czarnopolowego gońca. Zwracam uwagę, że na oddanie czarnopolowego gońca stawiają wykrzyknik. Zwracam uwagę, że to pole jest czarne, to pole jest czarne, to pole jest czarne, to i to, i to, i to, i to, i to. To są czarne pola, tam jeszcze jakieś są, ale nie wiem gdzie. Goniec B7, kiepski goniec. G4. No chcemy tego konisia wygonić prawdopodobnie. Kariakin grał w tej pozycji kiedyś wieża D1 i to nie z byle kim, tylko z Yu Yang, no z Chińczykiem grał. A Świdler z Leko grał król D1.
No to takie medycyna notuje. Tu zagrał G4, jak już pokazałem. C5, no trzeba otworzyć. Ale jak się otworzy, wieża G1. Tu pion chce iść. Zwracam uwagę, że czarny król nie bardzo może zrobić roszadę. Skoczek E4. I gdyby teraz biały zagrał hetman D3, hetman F6, wieża B1, pozycja byłaby równa. To się nazywa, że mamy przełomowy moment partii. Karjakin zagrał tak. I tego ruchu Drejew się nie nauczył. Nie nauczył się tego ruchu. Gdyby się nauczył, mógłby zrobić roszadę krótką z zamiarem zagrania D6. Goniec G2, D6, hetman H5, nie rewelacja. A jeżeli król D3, to wieża F6. Ale Drejew już ma 50 lat. Nie zapamiętał tego ruchu. I to jest przykład gry komputerowej. Naskoczył sobie. I pogoni z G2. Czarny nie ma nic. A tu są słabe, ja pokazuję. Słabe czarne pole. Wziął se piona. Wzięcie piona jest kryminałem. Proszę, król broni się sam. Król idzie do ataku. Ofiarka. Można było grać D6. Ale bez piona by czarne w tej pozycji się nie obroniły. Drejew atakuje. I tu dostał się pod samo związanie. Tu dostał się pod samo związanie, no. A po co? Jak ten goniec ma wyjść? Tu proszę. Goniec C5 i już strzela wzdłuż czarnych pól. Teraz czarny król nigdzie nie wyjdzie. A te robaczki nie grają. Można je zdjąć z szachownicy. I to nie jest. Trzeba być Ostapem Benderem. Teraz trzeba było zagrać hetman F3. Bo król D2. Nie chciałbym tego grać czarnymi, ale niektórzy twierdzą, że dobrze. Wieża C8. Proszę, goniec jest broniony przez hetmana. Kombinujemy jak Karjakin. Ktoś powie, że tam nie było czasu. No to jeszcze raz. Daję tłuste 10 sekund. Proszę. Król uciekł, chce zrobić sztuczną roszadę, a wieża napada. Razy dwa na związanego gońca. Szaszek. I gdzie goniec ma iść? Kiedy hetman strzela na G7? Być może, że to Drejew przeoczył, że ten goniec nie ma gdzie iść, bo niby mógłby uciec, ale jak huknie się tu, to dwie wieże lecą. Na przykład na to można trzepnąć wieżą i dać mata, można spróbować tak, tak. Nie wiadomo, czy te wieże brać od razu, czy szachnąć. W każdym razie miło jest.
Więc hetman f3, goniec e3, tu o moment, goniec e3, d6. Cały czas wisi, tu i tu, przesłonił. Przesłonił punkt, tak? Mógł zagrać hetman e4. Ale tu no, mało ma za figurę, więc przesłonił punkt G7. Dostał szaszka z tej strony. Można było wieżą zebić. Ale zbił wieżą z G. Co na jedno wychodzi. Huknął jej puzonem. F5 grozi. Takie straszne. To znaczy, o, zamiast huknąć, zamiast przyjąć, można było zagrać F5. Tu hetman nie ma żadnych szachów. Ale ruch w tekście też jest dobry. Król ucieka. I proszę, kombinujemy jak Sergiusz Kariakin. Czas się skończył i szachy też. No, taka zgrabna miniaturka. Przechodzimy do poranku eksperckiego z na wyspie Man. Poranek ekspercki. Jedziemy. Tu. Chcę pokazać, bo ja ta kolejność posunięć powoduje, że jak zagramy o takę, skoczek chce wejść, nie chce puścić, goniec chce zbić, trzy razy atakujemy, trzy razy ja pokażę, żeby każdy widział, trzy, bronione jest dwa, trzeba zagrać E5, my tu. I teraz mamy dwie możliwości. Znowu mamy dwie możliwości. Zbić na F6, znaczy lepiej zbić na F6, bo albo zagrać skoczek D5 i przechodzimy do wariantu B33. Więc to taka możliwość była. A dlaczego czarne tak grają? Bo unikają pewnych rzeczy. I tu trzeba powiedzieć, że ponieważ goniec idzie na F4 i na G5, to znaczy goniec idzie w dwóch ruchach tu. I pionek idzie w dwóch ruchach tu. Czyli robimy jeden ruch więcej i w porównaniu do normalnego szybkiego E5 mamy wykonany ruch więcej. To może się przydać w niedoczasie, ale nie musi. To jest forsowne, znane od co najmniej 40 lat, jak nie dłużej, tak, grywano. F5 właśnie. Tu skoczek kiedyś odchodził na F2. Ale jak widzimy, białe nauczyły się bicia w przelocie. Proszę Państwa, patrz, należy pamiętać, że nie wszyscy grają na bicie w przelocie. I tu nie, zwracam uwagę, że
Widziałem takich komentatorów, którzy to posunięcie, oddanie czarnopolowego gońca, opatrzyli wykrzyknikiem. Samo słowo wykrzyknik nic nie mówi. Trzeba powiedzieć, dlaczego stawiamy wykrzyknik. Stawianie wykrzyknika dla stawiania wykrzyknika nic nie daje. A jak mówimy, dlaczego to posunięcie jest dobre, to nie trzeba stawiać wykrzyknika. Ja nie używam wykrzyknika. Nie używam znaku zapytania. Nie używam dwóch wykrzykników. Nie używam dwóch znaków zapytania. Nie używam wykrzyknika i znaku zapytania. I nie używam znaku zapytania i wykrzyknika. I proszę, zagadka, czym się różni wykrzyknik i znak zapytania od wykrzyknika, od znaku zapytania i wykrzyknika? No myślę, że Maciusiu nawet nie próbuje odpowiadać. O proszę, czarne pola. A król, a czarny król. Te trzy figury, które grałem, nie mogą dać mato, bo króla bronią cztery figury. Ofiara konisia. No, ofiara, bo w tym samo związanie król zostaje w centrum. To wygrywający ruch. I król, i w zasadzie miniatura, i efektowny ruch na koniec, hetman podbiciem, a jak hetman gdzieś odejdzie, no bo tu się ktoś pyta, ale ekspert musi odpowiedzieć, jak hetman gdzieś odejdzie, to my bijemy dalej, hetman nie może bić, bo bijemy hetmana, tu hetman też nie może bić, bo bijemy hetmana, jak spróbujemy, to nam komputer nie pozwoli. Komputer nam nie pozwoli. Po rosyjsku mówimy elektroniczna maszyna obliczeniowa. Myślę, że eksperckie poranki rozwiązały wszystkie problemy i dziękuję za uwagę.